Sponsorem kanału jest firma TTHO Stasiak. Partnerem kanału jest Totalizator Sportowy. Największy mecenas sportu i kultury od 65 lat w Polsce. Zapraszam do oglądania i do subskrypcji kanału Cioną Położą. Warto, dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rozmówców i przede wszystkim świetny prowadzący. Pozdrawiam serdecznie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest z nami trener Henryk Kasperczak, były trener m.in. Wisły Kraków, ale wielu też reprezentacji afrykańskich i Górnika Zabrze, który przecież doskonale ostatnio radzi sobie w Ekstraklasie. Witam serdecznie, panie trenerze. Tak, ja tylko mam do pana prośbę, żeby pan dorzucił 18 lat pracy w klubach francuskich. Dokładnie. Oczywiście, jakby ktoś zapomniał, to jeszcze to... Tego dużo dziennikarzy cały czas myśli o reprezentacji, jakie prowadziłem, wszystkie reprezentacje w Afryce, a ja 18 lat pracowałem we wszystkich klubach zawodowych francuskich, także myślę, że będzie dobrze, że pan też wspomni o tym, bo to jest zaskoczenie dla mnie całkowite, jak dziennikarze, no nie wiem, czy pan pamięta moją pracę we Francji, ale powinien pan pamiętać, prawda? Tak, pamiętam. Pamiętam, panie trenerze, także pamięta, oczywiście... To powiem, bo to jest bardzo ważne, że po prostu ludzie z Polski wiedzą o tym, że ja pracowałem 18 lat w klubach francuskich, prawda? Oczywiście, nawet taka była anegdota, że pan trener był uważany za Francuza w Afryce, tak? To prawda, że pana trenera uważano za właśnie... Nie wiem. Ja myślę, że różnie bywało. Raz, kto może nie znał, to jak pan na przykład nie wyliczył pan, że ja pracowałem we Francji, może niektórzy myśleli ci w Afryce, że ja pracuję właśnie tylko we Francji i pochodzenie mam francuskie, prawda? Tak, może i też super znajomość języka, to wiele osób tak mogło myśleć, panie trenerze, de facto. Także, bo przecież pan się idealnie, perfekcyjnie posługuje francuszczyzną, także to też ma pewnie znaczenie. No na pewno. Tak, panie trenerze, nie ma co ukrywać, że wielkimi krokami zbliża się arcyważny dwumecz tak naprawdę polskiej reprezentacji, mecz towarzyski z Niemcami, a później mecz o punkty z Mołdawią. I w kraju jest wielka dyskusja, w jaki sposób pożegnać Kubę Błaszczykowskiego, czy powinien zagrać w tym meczu normalnie jako zawodnik, pomimo tam swoich problemów zdrowotnych, czy też po prostu otrzymać paterę, goździk i tak zwaną, powiedziałbym, standing ovation na stadionie. Chyba podjęto taką decyzję, że zagra jednak normalnie, po prostu jako zawodnik gdzieś wejdzie na jakiś okres czasowy. Jak to, panie trenerze, powinno z pana punktu widzenia wyglądać, to pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego? To zależy wszystko od tradycji, tradycji, która istnieje w danym kraju, prawda? Ja myślę, że tutaj w Europie można by to zrobić w ten sposób, żeby mu pozwolić zagrać kilka minut, to znaczy 10 minut, 15 minut i go serdecznie pożegnać. Dużo w krajach, co widziałem, co żegnają zawodnika, to go żegnają szczególnie przed zakończeniem pierwszej połowy, prawda? Więc tak. To zależy, jaką wersję oczywiście Polski Związek Piłki Nożnej wybierze. Myślę, że Kuba zasłużył na piękne pożegnanie i pożegnanie z krajem, w którym grał później po Polsce, prawda? Bo grał długo w Dortmundzie, był zawodnikiem bardzo ważnym w tym zespole. Później, jak się nie mylę, przeszedł do Wolfsburga, tak czy nie? Tak, grał w Wolfsburgu, w Fiorentinie i potem... Później trzeci klub to była Florentina, ale najdłużej tak. Chyba grał w Dortmundzie. Tak jest, także... Borussia Dortmund. Mhm. No, także no, jest okazja też, że wygrał w dwóch klubach niemieckich, no i jest okazja, żeby go pożegnać przeciwko reprezentacji Niemiec, bo zasłużył na to. No właśnie, a pan trener by go wpuścił na boisko ogólnie, właśnie, a nie tylko? W stanie pograć, oczywiście sobie 45 minut, to dlaczego nie? Wiem, że w tej chwili miał duże problemy, bo miał kontuzję. Prawdopodobnie z tego jest to, co wiem, jest dużo lepiej, a czy zagra, no zobaczymy.
Jasne, to wszystko zależy od tego, jak się będzie czuł. On sam mówił, że w zasadzie jest już na końcu kariery, ponieważ już po prostu zdrowie też mu odmawia posłuszeństwa, więc no, czasu się nie uszuka, prawda? Panie trenerze, No, nawet tacy wybitni oczywiście. zawodnicy. Zresztą to jest zawodnik, który dużo oczywiście w swojej karierze przeżył. I wiadomo, że w tej chwili no, jest jemu trudniej z wiekiem. No a te kontuzje, które przeszedł, to wynikało z jego oczywiście morfologii. Był to zawodnik dynamiczny, szybki i szczególnie jego mięśnie nie wytrzymywały jego wysiłku, prawda, fizycznego i czasami często miał problemy z mięśniem dwugłowym. To prawda i też bardzo dużo od siebie dawał. W zasadzie to był taki naprawdę nasze waleczne serce. Można powiedzieć, to było serce reprezentacji, prawda, panie trenerze? Tak to możemy Oczywiście, określić. Ja go oceniałem zawsze wysoko jako napastnika. Zresztą sprawdzał się jako skrzydłowy. Ten skrzydłowy, który umiał dryblować, ten skrzydłowy, który umiał zagrać do środka, który też od czasu do czasu zamykał tą prawą stronę, żeby strzelić bramkę, także to w końcówce nawet jego kariery to samo robił w stałych fragmentach gry, z rzutu wolnego. Ja pamiętam mecz ze Szkocem, jak się nie mylę, mecz bardzo ważny dla nas na wyjeździe, gdzie na wyjeździe albo u siebie z rzutu wolnego zagrał do Lewandowskiego, który strzelił bardzo ważną bramkę. To było na wyjeździe, tak, to był piękny Tak, mecz to w Szkocji, tak, na wyjeździe. Panie trenerze, są już pierwsze pozdrowienia tutaj na czacie. Witam wszystkich, pisze nasz internauta, witam pana trenerze. Dziękuję za Wisłę Kraków i za osiągnięcia, także ta miłość do Wisły, do tej wielkiej Wisły, trenera Kasperczaka cały czas jest w Polsce obecna. Jest też pytanie do pana trenera, od razu pierwszy, Adam Liszka, stały widz naszego kanału, pyta, czy ma pan trener kontakt, z Janem Wrażym, który trafił z Górnika do Francji, bo to jest zagadka dla Adasia, to jest wujek Adama Liszki, właśnie naszego stałego widza, stąd pewnie pytanie o Janka Wrażego, zresztą bardzo dobrego piłkarza. Nie mam kontaktu z nim, nie mam. Okej, nie mam. Okej. Czyli tu już mamy wyjaśnione, prosił tutaj nasz internauta. Panie trenerze, mecz z Niemcami, jak to potraktować? Bo generalnie tak się zastanawiam, no tak, z jednej strony mecz towarzyski, a z drugiej strony super prestiżowy. I teraz tak, czy pana zdaniem Fernando Santos powinien to potraktować jako taki swoisty poligon doświadczalny, czy jednak po prostu zagrać naprawdę na 100%, tak jakbyśmy z tymi Niemcami grali o punkty? Zawsze jest taka zagadka, prawda, przed takim meczem. Tak, ja myślę, że tak. No nie wiadomo, zależy od zawodników, którzy grają, którzy są przewidziani na mecz z Mołdawią, czy ich ilość meczy w tej chwili oczywiście w swoich klubach jest częsty, czyli czy grają w zasadzie często, czy nie dać może jakimś zawodnikom odpocząć. Natomiast mecz z Niemcami jest to mecz zawsze bardzo ważny, prawda? Mecz, który jednak no, daje nam, ja myślę, do przygotowania się z meczem Mołdawią jakąś wskazówkę, prawda? No, wszystko zależy od trenera, jaki on ma pomysł na ten mecz, co on w tym meczu chce zrobić. Oczywiście wiadomo, pierwsza rzecz, mecz towarzyski zawsze jest dobry do przygotowania zespołu do następnego meczu. Natomiast tutaj jest pożegnanie świetnego zawodnika Błaszczykowskiego w tym meczu. Jest wiele argumentów, faktorów, takich czynników, które będzie trzeba rozwiązać, prawda, przed tym meczem, ale chciałbym, żeby ten mecz nam sprawił przyjemność, bo to jest mecz międzynarodowy, więc dla nas oczywiście też jest ważny, żeby jak najlepiej wypaść i jak najlepszy wynik osiągać. Ja myślę, najważniejszą rzeczą, jaka będzie, no to mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy. I tutaj trzeba oczywiście dobry zespół przygotować, bo jak wiem, że Polacy będą grali.
Oj, niestety, coś nam się tutaj zerwało, połączenie z trenerem. Mam nadzieję, że trener za chwilę wróci. Słuchajcie, czasami się tak zdarza. Ostatnio naprawdę mamy po prostu sporo takich problemów, właśnie, że nasi goście mają różnego rodzaju problemy techniczne, ale nie martwcie się, mam nadzieję, że trener zaraz do nas wróci. Wiem, że jest naprawdę oblatany jak na swój wiek w takich sprawach, więc coś go po prostu wyrzuciło. Mam nadzieję, że to czasami, wiecie, trener się łączył z komórki, więc pewnie mógł do niego przyjść jakiś SMS albo cokolwiek innego i rzeczywiście mogło go z tej sieci wyrzucić. Ale jak słyszymy, jednak trener dałby pograć Kubie Błaszczykowskiemu. Są różne głosy, no bo Czarek Kucharski, chociażby będąc na kanale Cioną po oczach, no to twierdził, że jednak powinien tylko dostać tak zwaną paterę, ręka, goździk, no i to wszystko. Więc jakby te głosy są bardzo różnorodne odnośnie tego, co po prostu powinno się zrobić z Kubą Błaszczykowskim, bo to, że jakby go godnie trzeba pożegnać, to jest oczywiste, ale oczywiście jest ciągle pytanie, jak to zrobić, tak? Czyli to ma być tylko, powiedziałbym, pożegnanie oficjalne, czy też ma to być pożegnanie, które właśnie jest pożegnaniem boiskowym. Czekamy tutaj właśnie, jak trener pewnie spróbuje się jeszcze raz połączyć, ja mu napiszę, słuchajcie, SMS-a, bo może nie wie nawet, że go wyłączyło, czasami tak to jest w internecie. Bardzo proszę tutaj o cierpliwość, no to jest właśnie program na żywo, na tym to polega. O, jest trener Kasperczak z nami z powrotem, także za chwilę go dołączę. Panie trenerze, coś pana wyłączyło. No na właśnie. Moment. Ale tak. Pisze mi wyraźnie u mnie, że to nie jest mój błąd. Nie był to Aha. mój błąd. Okej, okay, a wiem. To nie szkodzi. Panie trenerze, ktoś to nam kable przegryza. Może Fernando Santos nam kable chce przegryzać. Panie trenerze, wielokrotnie rozmawiam z Antonim Piechniczkiem, zresztą pozdrawia pana trenera, tam co tydzień rozmawiamy i trener Antoni Dziękuję. Piechniczek tak, i trener Antoni Piechniczek mówi tak, jak będziesz pytał następnego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, kogo chce zatrudnić na trenera, to się go zapytaj najpierw, czy zagranicznego. Jak będzie chciał zatrudnić zagranicznego trenera, to już z nim nie rozmawiaj. Tak pół żartem, pół serio trener Piechniczek do mnie powiedział. Czy rzeczywiście, jak pan postrzega właśnie ten początek kadencji Fernando Santosa? Bo ja myślę, że za wcześnie w tej chwili go oceniać, bo ten mecz z Albanią u siebie był ciut lepszy w stosunku do tego meczu z Czechami. Także no, zobaczymy, jak będzie dalej. Ja dzisiaj żadnej krytyki w stosunku do świetnego selekcjonera oczywiście nie mam, prawda, żadnych pretensji, że to tak wygląda w tej chwili. Ale ja myślę, że od tego meczu z Mołdawią będziemy go już oceniać i widzieć jego pracę z drużyną Polski może lepiej. No. Już poznał oczywiście wielu zawodników, już na przykład ocenia lepiej ich, także teraz ma wielkie możliwości, żeby po prostu się pokazywał jako ten trener, który pokaże nam naszą reprezentację, która gra w lepszym stylu, która pokazuje się w grze, czy to ofensywnej, czy defensywnej, szczególnie, bo ta defensywa w tej chwili też dużo jest pod wielkim znakiem zapytania, jak ten zespół będzie z meczu na mecz grał, prawda? I myślę, to że prawda. Tutaj z Mołdawią powinno być zdecydowanie lepiej. Na to wszyscy liczymy, żeby nie było jakiejś krytyki. Oczywiście po słabej grze i nawet mówiąc po porażce, bo jeżeli na przykład słabo zagramy i wygramy, no to będziemy dalej dumali, będziemy dalej myśleli, że no będzie lepiej, ale jeżeli przegramy i słabo zagramy, no to będzie dużo dyskusji, prawda? Tak, myślę, że to będzie katastrofa. Można powiedzieć, że chyba nie możemy sobie po prostu... Nie no, katastrofa nie, bo to będzie trzeci mecz reprezentacji Polski. Ja prawda. Myślę, katastrofa będzie jedna, gdybyśmy się nie zakwalifikowali. To że możemy ocenić oficjalnie, że to jest wielka katastrofa i wielkie
wielki zawód, oczywiście od strony i trenera, i zawodników, że nie zakwalifikowaliśmy się do Mistrzostw Europy. To prawda, ale chyba, panie trenerze, tak obiektywnie to taki, znaczy zawsze jest taka możliwość w sporcie, ale jednak ta grupa chyba jest taka, że trudno z niej nie awansować, prawda? Jak to trener ocenia w ogóle? Ja w tej chwili inaczej oceniam wszystkie zespoły europejskie, bo doszło do tego, że drużyny słabsze w tej chwili chcą dogonić tych lepszych w Europie. Zresztą wszystkie mecze nie są łatwe. Obojętnie dla jakiego zespołu. Oczywiście zdarza się na tyle zespołów, które biorą udział w tych mistrzostwach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy, bo są jednak, teoretycznie mówiąc, słabszymi od tych najlepszych, ale z tymi średniakami różnie bywa i te drużyny, które w tej chwili słabo się przedstawiają. Znów trenera nam wyrzuciło, ale generalnie rzecz ujmując, walczymy, kochani, no to rzeczywiście, no tak to jest, złośliwość rzeczy martwych. Ja tutaj mam informację właśnie, że w internecie jest wszystko w porządku z internetem, więc rzeczywiście mamy, tak, chyba kamerka padła trenerowi, ale ja mam pełną wyrozumiałości dla trenera Kasprczaka. Walczymy, słuchajcie, naprawdę nie jest łatwo, bo też wiadomo, jak to jest z tym internetem. Czasami nam jest nie mamy na to wpływu zupełnie. O, wraca do nas trener. Nie wiem, co jest grane, ale no niestety no, zanika. Tak, panie trenerze. Piszę wyraźnie u mnie, że to nie jest mój błąd. Nie wiem, od kogo to wynika. Czasami jest tak po prostu, że nie wiadomo z tym internetem, dlaczego tak się, panie trenerze, dzieje, więc to zupełnie może być niczyja wina. To coś może być na łączach tak zwanych, bo u mnie też niby pokazuje, że jest ok, ale teraz trenera widzę i słyszę. Najważniejsze, że trenera widzę i słyszę, także walczymy. Walczymy cały czas jak na boisku, panie trenerze, jak to, czy gryziemy trawę i po prostu nie poddajemy. Tak. O, teraz trener dobrze, jest ok i jest w porządku. I jednak muszę poprawić, bo rzeczywiście tutaj to wszystko jakoś tak. Ale widzicie, kochani, to jest urok programów na żywo, to jest też fajne właśnie, że wszyscy widzimy taką kuchnię. Nie jest tu nic udawane, tylko naprawdę łączymy się live z Francją. No, oczywiście. Tak, gdzie jest pan trener i trzeba sobie radzić. Teraz jest już. Tak, panie trenerze, kto z młodych zawodników może pociągnąć teraz reprezentację, jak tak pan ocenia? No bo tak, pewna generacja już odchodzi. Odchodzi Lewandowski, odchodzi Kamil Glik, odchodzi Grzegorz Krychowiak, więc jakby no taki trzon powoli. Lewandowski jeszcze będzie grał, okej, okay. Ale ja patrzę już tak przyszłościowo. Który z młodych, ja myślałem, że Bielik będzie w stanie to pociągnąć. Moder ma dużą kontuzję i jest taki, że tak powiem, szklany. Jak to zdaniem pana trenera wygląda? Kto może być nowym liderem reprezentacji Polski? To trudno powiedzieć, to może być. Rzeczywiście ta sytuacja w tej chwili to jest taka pod dużym zapytaniem i kto by mógł oczywiście objąć taką rolę kapitana, nie tylko w szatni, ale rolę kapitana też na boisku. Bo gdyby doszło do tego, że po tych mistrzostwach Europy, czy jak się zakwalifikujemy oczywiście, czy po tych meczach eliminacyjnych do mistrzostw Europy, jeżeli będą zawodnicy oczywiście starsi, którzy będą musieli odejść, no to trudno mi w tej chwili znaleźć kogoś, który by oczywiście tą pałeczkę przejął jako kapitan i który tym zespołem mógł dobrze też pokierować, bo wiemy, że kapitan ma dużą rolę oczywiście, żeby i pomagać chłopakom w ich pracy codziennej, w przygotowaniu do meczu, a także oczywiście na boisku. A kapitan ma dużą rolę też, żeby miał dobre relacje z trenerem, prawda? Żeby omawiać pewne zagadnienia dotyczące meczu, dotyczące przygotowania do tego meczu i tym podobne. Także on jest tym, kapitan jest tym, który w
który przekazuje pewne rzeczy w jedną i w drugą stronę, dotyczącą zawodników i w drugą stronę do trenera. Także na razie trudno mi kogoś takiego znaleźć. Niektórzy zawodnicy, którzy dobrze się zapowiadali, tak, Kiwior, no niestety miał długą przerwę w Arsenalu. No, ze względu na to, że no nie od razu wystartował. Oczywiście jako zawodnik ten podstawowy, ale musiał czekać dosyć długo. Także nie ma dużo meczy. Zobaczymy, jak to oceni trener. No jest to też talent, jest to zawodnik, który w przyszłości na pewno nam da satysfakcję, ale jak na razie, no to rzeczywiście będzie na pewno prowadził Lewandowski dalej tą drużynę w tych relacjach wewnętrznych między trenerem i zawodnikami. Także tutaj nic się nie zmieni. W przyszłości zobaczymy, jak ta drużyna, która jest w tej chwili taką mieszanką zawodników doświadczonych, zawodników, którzy dużo nam dali tej satysfakcji na Mistrzostwach Europy we Francji. Natomiast jak to dalej będzie się toczyć, to wszystko pokażą nam mecze i pokażą nam oczywiście, w jakim kierunku pójdziemy. Bo to jest ważne, że zwycięstwa i dobra gra reprezentacji na pewno da nam więcej takiego zaufania, da nam pewności tego, co będziemy robić w przyszłości i z tego na pewno coś znajdziemy też w przyszłości. Także za wcześnie w tej chwili jest oceniać i grę zawodników, i tak samo oceniać pracę trenera. Tak, chwilę, jest okres do tego, żeby było lepiej, bo w to wierzymy. Przecież są możliwości. To wszyscy, co mówią, to ja zawsze ostrzegam, uważajmy, bo już Czesi się przekonali, że Mołdawia nie była słabym zespołem. No właśnie. Także trzeba respektować każdy zespół, trzeba dać siebie wszystko, żeby po prostu polepszyć naszą grę, być skuteczniejszym, szczególnie w akcjach ofensywnej, no i wygrywać mecze, bo to nam pomoże się odnaleźć później w dobrej atmosferze, w dobrej sytuacji i to będzie tylko oczywiście dla nas, dla budowy nowego zespołu sprzyjające. Oczywiście. Mieliśmy znakomite, rewelacyjne na Mistrzostwach Świata Maroko, które ma cały system sprowadzania piłkarzy z całego świata. Oni naprawdę potrafią to wyszukiwać i zresztą mają też emigrantów rozsianych po całym świecie, skąd budują jakby też silną reprezentację, potrafiąc wyciągnąć i przekonać do gry w reprezentacji Maroka wielu piłkarzy. No i właśnie z tym się też wiąże pytanie Radka, naszego internauty, która z drużyn afrykańskich według pana trenera miała największy potencjał? Jakie są plusy, jakie minusy sprowadzenia reprezentacji afrykańskiej, to może do tego drugiego pytania za chwilę, ale właśnie, która z drużyn afrykańskich może teraz, bo tak to rozumiem to pytanie, ma największy potencjał? To mi się wydaje, że Maroko właśnie, ale jak to trener widzi? No, wie pan, w piłce nożnej to w życiu żyjemy okresami, prawda? I tutaj te okresy wspaniałe zawsze najlepiej wspominamy. Ale w piłce jest bardzo ważne, że trzeba te sukcesy zawsze potwierdzić, co tak. Nie jest łatwą sprawą, prawda? Ja nie jestem taki, który ocenia za szybko oczywiście przyszłości danej drużyny. Ja ich mogę oceniać w teraźniejszości i uważam, że wielkie postępy, jeżeli chodzi o futbol międzynarodowy, zrobiło Maroko. Oczywiście przez ich politykę sportową, którzy oczywiście stworzyli w Maroku możliwości dania grania swoim zawodnikom w mistrzostwach marokańskich,
te mistrzostwa marokańskie są na wysokim poziomie. Bardzo dużo jest szkolenie młodzieży w tym kraju, co jest podstawą do osiągania oczywiście dobrych wyników i dobrych zawodników też. Dlaczego? Powiem po prostu, bo ja analizuję bardzo dużo kontynentów, czy to afrykańskich, czy to amerykańskich, czy europejskich, azjatyckich i tym podobne. Ja uważam tak, że wszystkie kraje, które budują infrastruktury, które budują struktury techniczne do rozwinięcia młodzieży, one na tym najlepiej wychodzą. Wszystkie kraje, które grają swoimi zawodnikami, w większości, prawda, też dają większą satysfakcję. No wiadomo, my jesteśmy w Europie, nie możemy oczywiście w Europie mieć więcej zawodników spoza Unii Europejskiej, a tylko dwóch, którzy mogą występować, a my mamy może czasami trochę więcej, ale dwóch, którzy mogą być tylko na boisku. Natomiast no, Europejczyków możemy mieć bardzo dużo. Tylko wszystkie kraje, które są z tej wysokiej półki, oni nie biorą zawodników średniej klasy. Co to jeszcze prawda. Zdarza u nas, prawda? Oni biorą zawodników z najwyższej półki, co polepsza oczywiście jakość gry drużyn krajowych. Natomiast myśmy jeszcze nie zaczęli ten system, który jest najważniejszy, żeby po prostu Polska wyszła z tego marazmu, tej trudnej sytuacji oczywiście klubowej, że no nie ustawiamy na naszą młodzież, która jest według mnie oczywiście generacja każda jest zdolna, bo mamy zdolny, tylko im dać trzeba możliwości, prawda, żeby się wykazali, bo pracować przez, no nie wiem, ile to już trwa u nas w Polsce, pracować przez 10 lat, może 10 nie, ale 5 lat, to już możemy osiągać jakieś sukcesy z młodzieżą i możemy tą młodzież pchnąć do tej wyższej półki, prawda? No ale tej okazji nie mamy. Zresztą pierwszy byłem przeciwnikiem za tym, żeby w Polsce nie zrobić takiego przepisu, jak zrobiono, że obowiązkowa gra w ekstraklasie musi być jednego młodzieżowca. No to nic nie znaczy. Bo dlaczego? Bo wszystkich krajach na świecie, gdzie piłka jest na wysokim poziomie, to nie ma tematu, że jeden zawodnik musi grać. Myśmy powinni dać możliwości 8 zawodników młodych polskich grać w każdym klubie polskim. Tak jest, tak jest. I taką trzeba wytworzyć strukturę i tak trzeba szkolić młodych, żeby kraj tą piłkę pchnął do góry, bo my jesteśmy oczywiście w tej chwili w sytuacji bardzo trudne. No, oprócz tego, że młodzi wyjeżdżają, tam się jeszcze doszkalają, no ale co za pieniądze my zarabiamy? Nie ma dużych transferów, chociaż teraz tam od czasu do czasu jakaś gwiazdka się pokaże i większe sumy się zarabia, ale jeżeli zawodnik na przykład jest dosyć, jak to się mówi, już w wieku takim, który już te przeszło 22 lata, prawda, czy 23. A tutaj trzeba, prawda, a ci młodzi, no to ci młodzi to wyjeżdżają jak najszybciej, bo uważają, że no, ten system, który jest w Polsce, no na pewno się nie rozwije. On tak myśli, prawda, ale jak przyjedzie na Zachód, to on jest przygotowany na to, żeby odpowiedzieć tym wymogom, które są tam, na miejscu. Także jest duży problem. Ja myślę, że trzeba dać duże możliwości, czy sportowe, czy finansowe, naszym młodym chłopakom zdolnym, bo my mamy zdolnych chłopaków, zdolnych ludzi,
Oczywiście tylko trzeba, jak to się mówi, wytworzyć tą równowagę między oczywiście tymi sprawami sportowymi i finansowymi, co na dziś nie są po prostu do przyjęcia, bo każdy oczywiście grając w piłkę nożną chce dobrze grać i chce dobrze zarobić, bo taka jest... No tak, dlatego szybko emigrują ci nasi zawodnicy, Falkur i Sport piszą. I to kluby dostają tylko za szkolenie ich, prawda, w młodym wieku, więc te sumy to są bardzo malutkie. A tutaj, małe, pewnie, że tak, w skali europejskiej. A na zachodzie, no to są zawodnicy, którzy się wychowują, ale oni zaczynają grać. Niektórzy, no nie mówię wszyscy, ale niektórzy mając w pierwszym zespole zawodowym, mając 17, 18 lat, no to są młodzi chłopaki, którzy i później kosztują bardzo drogo, jeżeli sobie wybiorą jakiś kraj i chcą pójść. Ale to trzeba zbudować, żeby oni poziom reprezentowali, jak pojadą gdzieś za granicę, żeby byli ważni, prawda, żeby grali na wysokim poziomie. Dokładnie. Jest fajny komentarz tutaj, użytkownik Falkur i Sport pisze: uwielbiam pana Henryka, pamiętam jego sukcesy z Wisłą Kraków i pozdrowienia tutaj dla pana trenera, także myślę, że to jest też bardzo wartościowe. O właśnie, mamy też informację, Maciek Maćkowiak pisze, że w 82 minucie Walia prowadzi z Polską U17, czyli z tą taką ciekawą rzeczywiście naszą reprezentacją do lat 17, która gra ciekawie, no ale Walia strzela bramkę na 1-0. Panie trenerze, jest pytanie od Zbysława Kruka, tutaj nasz naszego internauty do pana. Co pan trener myśli o Przemysławie Frankowskim, gwieździe Ligue 1? Czy ma szansę trafić do lepszego klubu i czy on może być jednym z liderów reprezentacji Polski? To gdzieś koreluje z naszą dyskusją przed chwilą. Przemysław Wiśniewski. Ja myślę, pierwszą rzecz, co trzeba powiedzieć. Frankowski, przepraszam. Że Frankowski oczywiście pojechał z Polski, wyjechał do Stanów. Tam w Stanach, no oczywiście jest fantastyczna w tej chwili praca, bo ja jako trener reprezentacji Tunezji zakwalifikowałem się z nimi do olimpiady, która była w Atlancie w 1996 roku. I z ciekawości, z pasji oczywiście, poszedłem oglądać, jak oni tworzą struktury, jak oni tworzą infrastruktury, żeby przygotować młodych tych zawodników na poziom ten zawodowy. Więc zrobili identyko to samo, co robią w koszykówce. Czyli zawodnicy młodzi, którzy mają predyspozycję grać w piłkę, przygotowano im infrastruktury fantastyczne w szkołach, gdzie mogli oczywiście opieka była też kadry trenerskiej amerykańskiej, może i też zagranicznej, trudno mi powiedzieć, ja tylko oglądałem. No to proszę wyobrazić sobie, że infrastruktury powstały takie w Stanach Zjednoczonych, jak infrastruktury na przykład no, tych ośrodków sportowych, po kilka boisk, prawda, dali im możliwości. Dwie możliwości, które są ważne w rozwoju i zawodnika, czy obojętnie kiedy, czy będzie kiedy zawodowcem, czy będzie zawodnikiem dobrym i odejdzie średnim, czy odejdzie od piłki, dali im możliwości się wykształcenia też, prawda, w koleżu. I to samo dotyczy koszykówki. I na tym koszykówka amerykańska bardzo korzystała. I oni po prostu wzięli taki ten, no jak to się mówi, wzór tego, no i zrobili to w piłce nożnej, specjalizację piłki nożnej. No i widać po Stanach Zjednoczonych, jakie oni robią postępy. Teraz będzie ten trójkąt taki słynny, który organizuje Mistrzostwa Świata, czyli będzie oczywiście Stany Zjednoczone będą, będzie Meksyk i będzie Kanada. Tak. Zobaczymy, ale wierzę w to, że na pewno Stany Zjednoczone pokażą się z jak najlepszej strony i te trzy kraje, bo ja oglądając ostatnie Mistrzostwa Świata, patrząc na Kanadę, no to też zrobili niesamowite postępy.
prawda? To jest w tej chwili zespół złożony z młodych zawodników. Bardzo dużo zawodników gra w świetnych zespołach europejskich. To im pomaga w rozwoju, bo oni też stworzyli dużo w stosunku do oczywiście szkolenia młodzieży. I tu się mówi często, no, że jaki kraj, który, znaczy, kraj, który szkoli dobrze zawodników, to u siebie to ma z tego wielkie korzyści i to się potwierdza. To prawda, zresztą zobaczmy, jak naprawdę dobrze grały Stany Zjednoczone w mistrzostwach właśnie świata. Kanada też, pomimo tego, że odpadła, ale jednak no, kto by pomyślał, że Kanadyjczycy będą grali taki atrakcyjny futbol, prawda, panie trenerze? Oczywiście, więc to też... oczywiście. Ten futbol naprawdę mi się podobał. Ja miałem do czynienia troszeczkę oglądając zespoły, które grają w Kanadzie. Po prostu zaciekawienia, bo teraz wie pan, w systemach, jakich mamy do oglądania, możemy sobie oglądać cały świat, prawda? Tak, z ciekawości chciałem, ja mówię, to jest dla mnie niemożliwe, jak ci Kanadyjczycy zrobili postępy i czasami oglądam ich, oczywiście oni też występują, drużyny kanadyjskie występują w lidze amerykańskiej, wie pan, w tej SML, tak? MLS, MLS. Także jest. I zresztą to, co powiedziałem przed chwilą też, że wszystkie drużyny europejskie, które my oceniamy jako są słabe, chcą dorównać najlepszym, więc w tej chwili nie ma już takiej dużej różnicy między tymi słabymi i tymi średniakami i tymi oczywiście najlepszymi zespołami. No my mamy jeden problem, że mamy problem z tymi dobrymi, bardzo dobrymi zespołami, że nie możemy dobrych wyników zrobić, ale myślę, przy kraju, który jest pod względem ludności, obszaru, piątym w Europie największym i tyle ilość ludzi jest, no powinniśmy taką strukturę wytworzyć, żeby po prostu z tych 40 milionów skorzystać i zrobić wyższy poziom futbolu w Polsce. To jest niemożliwe, że my mamy w stosunku do Holandii, która ma 10 milionów, ile my mamy tych, którzy grają piłkę nożną tam w Holandii. Bardzo dużo. Jest, myślę, że przeszło 2 miliony, co gra w piłkę nożną tam. A my z 40 milionowego kraju nie możemy stworzyć, żeby było przeszło 2 miliony. Musimy oczywiście jakiś cel sobie wytworzyć, no ale to ja mówię, nie? No właśnie, to już tak, to już od lat są powtarzane. Ja myślą, prawda? Tak, ale no Fernando Santos chociażby w ostatnim wywiadzie powiedział, że oglądając mecze naszej ekstraklasy, mówi wszystko fajnie, kibice fajnie, stadiony fajnie, natomiast no, zobaczył tych obcokrajowców, którzy u nas grają, powiedział, że on nie rozumie, dlaczego gra tylu obcokrajowców, to mówi to, co pan trener tak naprawdę, Fernando Santos, że on nie rozumie, dlaczego gra tylu słabych obcokrajowców w ekstraklasie. Po prostu dla niego to był szok. I mówi, przecież oni nie są lepsi od Polaków, tak? To Fernando Santos powiedział w ostatnim wywiadzie dla Tomasza Ciąkały na Kanalu Plus. Polska przegrywa już 3-0 z Walią, słuchajcie, do lat 17, także no słaby wynik, pomimo tego, że ponoć dobra gra. Piszą tutaj nasi widzowie na czacie. Ale to powinien powiedzieć do ministra sportu albo do... Tak jest. Nożnej, a nie do dziennikarzy, prawda? Dziennikarze od tego są, żeby oczywiście jakieś podsumowanie zrobić w stosunku do tego, do ewolucji, jaka powinna być w danej dziedzinie. A tutaj, no niestety, ale to dziennikarz oczywiście wysłucha, no ale jak dziennikarz ma wpływ na to, żeby dać możliwości, żeby stworzyć coś, co jest oczywiście realne, żeby polepszyć jakość polskiej piłki nożnej. No tak, no bo to takie stwierdzenia, no to co się od tego poprawi? Tak naprawdę niewiele, prawda? No to jest takie rzucenie.
Na I pewno. to wszyscy wiedzą, że a dlaczego? No, weźmy nawet przykład Śląska Wrocław, który się tam teraz ledwo walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, gdzie gra kilku Hiszpanów bardzo słabych, tak naprawdę relatywnie nikt nie wie, dlaczego ci Hiszpanie zostali sprowadzeni. No nie mówię tu o Exposito, ale mówię o innych typu Verdasca, zawodników. Skąd oni w ogóle, prawda? Się okazuje, że klub współpracuje z jakąś jedną agencją menedżerską, która im klubowi wciska takich zawodników. No to jest dziwne, po prostu. Agencje wszystkie chcą zarobić, prawda? Nie chodzi, wie pan, jak coś chce, przecież to jest normalne, prawda? Że wszyscy agenci, agencje tego to żyją z tego, więc oni wcisną na zawodników, żeby. No, to jest kwestia wszystko polityki sportowej w danej klubie, prawda? Jak to sobie wszystko poukładać, żeby było jak najlepiej. No ale my jesteśmy w takiej sytuacji dzisiaj, że jesteśmy cały czas tymi amatorami i na razie z tego nie wyjdziemy, prawda? Bo tak jest, prawda? No, a kto pomoże? Bo ważne są pieniądze, żeby rozwinąć się, prawda? Trzeba tworzyć ośrodki, infrastruktury, trzeba tworzyć kadrę trenerską, trzeba zawodników, którzy wyjeżdżają za grosze, żeby mieli możliwości zostania w Polsce, prawda, żeby się rozwijali tutaj. Bo dlaczego my się narzekamy na trenerów? Trenerzy polscy już zaczynają tam gdzieś dostawać Tak, oferty. na szczęście. Nie, to co za szczęście, za co? Ja myślę, że jeżeli mi ktoś porówna francuskich trenerów, no to pewnie oni mają wielkie możliwości oczywiście pracy wszędzie na Tak. świecie, prawda? Bo są znani z kompetencji, są znani z robienia dobrych wyników. A dobre wyniki, wie pan, ja to zawsze określam, dobre wyniki to nie robi sam trener, prawda? Tylko zawodnicy. A trener jest tego, żeby im pomóc w tych robieniu dobrych wyników i później w zależności od tych dobrych wyników zawodników drużyny ocenia się normalnie trenera, prawda? Oczywiście, i jak to z pustego i Salomon nie naleje, jest takie fajne polskie Chyba przysłowie, więc jak jest słaba drużyna. tak. My narzekamy, że świat nam uciekł. No, nam uciekł, no, bo nic nie robimy, żeby nam nie uciekło. Dokładnie. Tylko Lech Poznań można powiedzieć, że wykonuje jednak bardzo dobrą pracę i taka gdzieś, no jest ta iskierka nadziei dla naszego futbolu, czy w ćwierćfinał Ligi Konferencji, najlepszy wynik od lat, więc to można powiedzieć, że to możemy się z takich wyników cieszyć, prawda, na arenie No tak, zawsze, międzynarodowej. zawsze jakaś jaskółka wiosenna, zawsze coś może stworzyć jedna. Ale tu trzeba tych jaskółek więcej mieć, prawda? Szczególnie w piłce nożnej. No tak. Żebyśmy mieli zespoły. No, wracając do tego, bo zeszli z tego frankowskiego, prawda? Tak, Przemka Frankowskiego, tak. Za dużo żeśmy nie mówili o nim. Ja go obserwuję, oglądam wszystkie mecze jego, więc powiem, zawodnik, który z tych Stanów Zjednoczonych oczywiście wybrał dobry klub. Klub, myślę, z wielkimi ambicjami jak zawsze. Świetną pracę, którą robią wewnątrz. Trener, szczególnie o nim mówię, bo to jest ważne, że po prostu przestawił zespół na tą dobrą grę ofensywną. To jest zespół, który atakuje, który chce wygrywać mecze. No i między innymi Przemek Frankowski zalicza się do tych zawodników, którzy robią bardzo dobrą robotę w ofensywie, chociaż i Przemek tak samo, w zależności od zadań defensywnych, też się przyzwyczaił bronić oczywiście swojej bramki. Jego wartość oceniam w sposób prosty jako zawodnika, czyli go powiem szczerze, porównuję go do zawodnika nowoczesnego, zawodnika, który
gra w futbol, który się w tej chwili charakteryzuje na świecie, czyli jego szybkość i technika. I ta dynamika. To są takie trzy elementy piłkarskie, które w tej chwili się... oczywiście wcześniej też były te, bo była i technika, i może mniej szybkości, ale technika zawsze, bo technika jest podstawą oczywiście indywidualną zawodnika i kolektywną, bo to trzeba też wykorzystać, ale uważam go jako nowoczesnego zawodnika i myślę, że się dobrze wkomponował do zespołu polskiego. Wykazuje oczywiście dużą mentalność też, oczywiście jest twardziel, umie się bić, prawda, na boisku w sensie sportowym, to znaczy te wszystkie pojedynki umie wygrywać, umie odebrać. Nowoczesny chłopak, nowoczesna gra. No i myślę, że będzie w przyszłości na pewno pożyteczny dla reprezentacji. Tak, pewnie będzie jednym z liderów. Już jest, jeżeli chodzi o grę, także naprawdę możemy się cieszyć z dyspozycji Przemka Frankowskiego. Panie trenerze, a tak skoro jesteśmy przy lidze francuskiej, co się tam stało z PSG i z Gaultierem? Bo szczerze mówiąc, jak Gaultier właśnie obejmował PSG, to wydawało mi się, że on będzie w stanie te gwiazdy gdzieś trzymać w ryzach, że jest to trener twardy, ale też, który potrafi się porozumieć z Neymarem, z Messim czy z Mbappé. Tymczasem się okazało, że tam się coś w ogóle zepsuło i w sumie chyba Gaultier jest już na wylocie z PSG. Co tam się, panie trenerze, tak pana zdaniem stało, że znów wyszło tak, jak wyszło w PSG? No, ja nie będę tutaj rozwijał tej sytuacji bardzo, tylko powiem szczerze. Trenera się ocenia w tej chwili, szczególnie w takim klubie jak PSG, od wyniku. Tutaj te wszystkie, bo oczywiście co pan mówi, relacje, zawodnicy, oczywiście co, jak wygląda to między Neymarem, Messim czy tego. Tak. Myślę, że maszyna piłkarska może nie zawsze polega na tym, że jedna z tu najlepszych zawodników będzie super zespołem, prawda? Ja myślę, że tutaj może pod względem tym Paris Saint-Germain się pomyliło się, bo jak wiadomo, ustawili sobie trzech najlepszych zawodników na świecie, no ale ci zawodnicy, nie wszyscy, dają oczywiście satysfakcję, prawda? Bo uważam, że maszyna, która robi wyniki, to jest kolektyw, bo futbol jest kolektywem. No tak, indywidualności decydują, ale w momencie, jak te indywidualności wpływają dużo na drużynę. Oczywiście od czasu do czasu to jest robione w PSG, że ci zawodnicy decydują, no ale nie zawsze to się sprawdza. Więc no właśnie. Tutaj bardziej myślę o tych zawodników, którzy no są sprowadzani do PSG, którzy po prostu nie są oczywiście, ja bym to powiedział, powiedziałbym, że no nie są dopasowani do siebie. Stylem, okay. Prawda? Stylem nie są dopasowani, żeby po prostu stworzyć jedną maszynę. To są świetni zawodnicy, bo na Neymara, czy na Messi, czy na Mbappé nie możemy nic powiedzieć, to oni mają oczywiście jakość piłkarską niesamowitą. No ale niestety nie dopasowali innych też do nich i to tutaj oczywiście jest dla PSG bardzo niedobre. Przecież widać, że dużo zmian jest i trenerów, dużo zmian jest i menadżerów i jak na razie nikt nie miał tej pałeczki takiej, jak to się mówi, dyrygenta, tej pałeczki takiej, żeby dopasował wszystkich chłopaków, żeby grali, no już nie mówię cały czas o tytuł, powinni grać. Tak, powinni. Ale nie powinni poniżej półfinału,
Przecież oni w tej chwili finansowo patrząc i rozmawiając, bo to też ważne, oni mają największy budżet, no nie wiem czy na świecie, czy nie, oni mają miliard euro na rok. Niesamowite. No tak. To jest coś niesamowitego. I zawodnicy po prostu zarabiają wielkie pieniądze. No, wielkie pieniądze, nie tylko na zawodników. Oczywiście to się płaci, ale to jest klub, który jest tak zbudowany, tak skonstruowany, że jest dużo doradców, dużo trenerów, dużo, no po prostu to jest duża suma do zapłacenia roczna, prawda, w tym budżecie. Także no, nie dobrali się jeszcze ci, co mają ważne decyzje do podjęcia, żeby ten zespół co najmniej co roku grał w półfinale Mistrzostw Europy. No niestety do tego nie dochodzi. Także nie wiadomo, jaką politykę teraz sprowadzą. I w tym jest też, spróbowali, no nie wiem, czy pan zauważył, mając trenerów no, z każdej narodowości. I w końcu zdecydowali się na Francuza, prawda? Myślał, że on się może dogada z tymi zawodnikami, no ale niestety nie powiem, że go to przerosło, bo ja go znam osobiście. Często żeśmy się spotykali i rozmawiali, no i go oceniam bardzo No wysoko właśnie, jako o to trenera. chciałem zapytać, jak trener ocenia Gaultier Oceniam właśnie. go bardzo wysoko jako trenera. No ale to, co powiedziałem, trener, jeżeli procentowo byśmy to tak wzięli, to żeby osiągać super wyniki, to wszystko zależy. Na pierwszym miejscu stawiam zawsze 70% czy 60% zawodnicy, a 40% trener, czy 30%, 70%. Także to nie ma tej równowagi oczywiście, bo to co powiedziałem, że trener jest po to, żeby pomóc tym zawodnikom, żeby oni po prostu tak grali. No, weźmy takiego Guardioli, który no, zresztą nawet dzisiaj czytałem też, że Ferguson go ocenia jako super trener. Nie trener, tylko super Super trener. trener, tak. Super trener. Zresztą widzieliśmy ten ostatni mecz półfinałowy, gdzie no, dali po prostu fantastyczną lekcję zespołowi Realu Madryt. I tutaj jednogłośnie wszyscy go oceniają bardzo wysoko i Ferguson, który miał wielkie osiągnięcia, też go ocenia też bardzo wysoko. Ale też trzeba powiedzieć, że no ma zawodników, ale nie takich zawodników, jak ma PSG, bo przecież Neymara, Mbappé i Messi, no to szukać, prawda, na świecie, a oni nie dają satysfakcji taką, jak na warunki, jakie dostali, jakie możliwości finansowe dostali, żeby odwdzięczyć się, prawda, i pokazać ten poziom, na który czeka klub. No niestety, taka jest piłka. Taka jest piłka, a tak się zastanawiam jeszcze, panie trenerze, jak Gaultier obserwuje na meczach, to on bez przerwy bierze taką karteczkę i tam coś zapisuje sobie. To jest takie jego charakterystyczne, że tak powiem, że on bez przerwy tam, i tak się chciałem zapytać, czy on ma taki styl generalnie, że właśnie on bez przerwy sobie coś zapisuje na tych karteczkach i No, tam są zauważy. trenerzy, którzy to robią, są trenerzy, którzy po prostu dużo biegają w swoim polu boiska, Tak. są trenerzy, którzy dużo krzyczą, są trenerzy, którzy tego, no każdy ma jakiś sposób. To tak samo jak oceniamy zawodnika, no ten jest dynamiczny, ten jest mniej dynamiczny, ten jest szybki, tamten jest jeszcze tego, no wie pan, to jest zabawa, to nie o to chodzi, to jest kwestia, jak sobie trener, tak mówimy często, no u nas się zmienia trenera, a sposób grania się nie zmienia, To czy prawda. nie widać jakiejś poprawy, czy nie widać tego. No wie pan, to są, to ja tam, to wie pan, trener zawsze będzie kozłem ofiarnym, no niestety, bo jednego trenera można zmienić, a nie 11 zawodników, prawda?
To prawda, zawsze łatwiej jest zmienić trenera. Piotrek Powała pisze: panie trenerze, pozdrawiam pana, kibic Ruchu Chorzów. No a skoro jesteśmy przy Ruchu Chorzów, no to Ruch Chorzów się odbudowuje. Jest już jedną nogą, w zasadzie połową nogi, można powiedzieć, w Ekstraklasie. Jak trener ocenia tą odbudowę Ruchu? No bo to jest niesamowite. Rzeczywiście dwa awanse, może być trzeci z rzędu, także wielu kibiców. Ja myślę tak, że no, Ruch Chorzów dla mnie to był zawsze klub z tradycją. Ja jako młody chłopak miałem kolegów ze szkoły, bo ja byłem w technikum samochodowym w Gliwicach, ale zainteresowanie miałem wszystkimi klubami na Śląsku, więc pamiętam ten ruch z wielkimi zawodnikami. Był Faber, był oczywiście Nieroba, był no, to był klub z tradycją, to był klub, który zawsze robił dobre wyniki w Lidze Polskiej, prawda? I bardzo się go ceniło i tak samo jak można powiedzieć o Sosnowcu, prawda? No ja mówię Sosnowcu, bo Sosnowiec też był klubem, który miał tradycję, nie mówiąc o tych wielkich, prawda, bo Ruch Chorzów zaliczam jak do wielkiego klubu, Górnik Zabrze do wielkiego klubu, także to były śląskie drużyny, które zawsze były oczywiście silne i zawsze utrzymywały Cieślik taki, no wiadomo, był wielkim zawodnikiem Polski, tak, prawda? Tak. No było bardzo dużo ich zdolnych chłopaków, którzy naprawdę ten klub lubili i grali dla niego. Wtedy było może inaczej niż w tej chwili. Trzeba temu klubowi pomóc, bo widać jakaś poprawa jest. A tam czytałem też, że no będą starali się zrobić jakiś stadion, prawda? Wreszcie, pomóc temu klubowi, jeżeli wejdą do pierwszej ligi, oby tak się stało, z czego ja życzę. No ja tutaj też myślę dużo o Wiśle Kraków, prawda? No tak. Bo Wisła Kraków jest w sytuacji, że na pewno w tej chwili, no, myślę, że ŁKS jest prawie, że poza zasięgiem, chociaż jeszcze do końca zostały mecze dwa, prawda? Dwie kolejki. Wisła fantastyczny wynik zrobiła. Ja byłem na tym meczu tutaj nawet w Krakowie z Niecieszą. Podobał mi się ten mecz. Obie drużyny postarały się oczywiście o pokazanie dobrego poziomu. Walczyli o zwycięstwo. No, także Wisła też pokazała się z dobrej strony. Potwierdziła to w meczu w tej chwili z Beskidem. Także Bielsko i zostały dwa mecze dla Wisły i myślę, że są to dwa mecze w zasięgu oczywiście dwóch zwycięstw, czyli Sosnowiec i następny będzie w Łęcznej, prawda, jak się nie mylę. Tak. Pamięć nie, chociaż jeszcze głowa mi dobrze pracuje, więc zawsze pamiętam te mecze. Ale ja jestem pełen podziwu, trener wszystko śledzi, to jest super właśnie. To jest właśnie to jest ta pasja. No, która... wie pan, no, pan śledzę, tak samo jak ja jestem czasami śledzony, prawda? To mi się nie podoba, prawda? No ale to... Tam jak coś trener może komuś nie podobać, bez żartów. Ja to zawsze z trenerem uwielbiam rozmawiać, więc to absolutnie nie ma tak, że komuś się trener może nie podobać. Dwa zdania o Górniku jeszcze, bo nie możemy o Górniku zapomnieć. Doskonała praca Jana Urbana. Naprawdę ja jestem pełen podziwu i dla trenera Urbana, dla jego sposobu bycia, to jak to fajnie poukładał. Poldi niesamowity przecież też. No i to jest polski trener, tak, który pokazuje już nie pierwszy raz i nie w pierwszym klubie, że potrafi naprawdę dobrze pracować. No oczywiście, bo to, wie pan, dużo się zmieniło u nas. Kiedyś myśmy byli przyzwyczajeni, zawodnicy polscy, zawsze do trenerów polskich, prawda? Ja miałem to szczęście, że miałem też dwóch trenerów. Trenera węgierskiego
który nas trenował, tak, trenował nas w Mielcu. Następnie miałem też trenera czeskiego w Legii Warszawa, tylko w Legii oczywiście na początku miesiąc czasu trenowałem, a później ja oczywiście kontuzja mnie wyeliminowała na przeszło. Trenera nam wyrzuciło, ale nie martwcie się, to nie pierwszy raz, walczymy, spokojnie, trener zaraz wróci. No to są takie, tak jak już śmiejemy się z trenerem, uroki transmisji na żywo. Rozmawiamy o Janie Urbanie akurat, o trenerze Górnika Zabrze. Tutaj właśnie Witas Wilder pisze, Jaś Urban trenerem reprezentacji. Ja tak uważam, szczerze mówiąc, mam dwóch właśnie polskich trenerów, którzy mogliby spokojnie objąć reprezentację, a jest z nami z powrotem trener Kasperczak. Panie trenerze, jesteśmy, tak. No właśnie. Miałem tego trenera wojewodę, który no oczywiście zrobił mistrzostwo z Legią, zdaje się dwa razy, trzy razy, już nie pamiętam dokładnie. Na ten okres czasu, jaki ja przeżyłem, no nie miałem nigdy trenera zagranicznego w reprezentacji. No właśnie. Z czego to wynika, trudno mi powiedzieć, dlaczego nie mieliśmy. O, ja mówię do czasu, jak przyszli teraz ci zagraniczni trenerzy. No, nie wyszło to z naszym Portugalczykiem, jak wiemy. Teraz zobaczymy, jak wyjdzie nam z Portugalczykiem. No, trudno mi ocenić, bo Portugalczycy, drugim Portugalczykiem, drugim, tak, no zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie oceniając trenera, jeżeli chodzi o doświadczenie, raczej jestem skłonny powiedzieć, że powinniśmy z tym aktualnie trenerem coś lepszego zrobić, prawda? A tamten był za krótko, no nie wiem, jak to się stało, że odszedł, bo nie znam sprawy. Natomiast ten, który przyszedł, miałem tylko okazję z nim rozmawiać, gdy prowadził zespół, jak się nie mylę, Grecję na Mistrzostwach Świata we Francji, jak się nie mylę. Tam mam nawet zdjęcie, muszę nawet zobaczyć, czy on był, myśmy zrobili wspólne zdjęcie wszystkich trenerów, którzy zakwalifikowali swoje zespoły do Mistrzostw Świata. Będę musiał zobaczyć, ale nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym razie to, co słucham, to, co mówi, to, co chce zrobić, no uważam, że idzie w dobrym kierunku. Trzeba mu dać czasu. Natomiast czego się boję, to tej relacji, jaka wynikła w tej chwili między trenerem i Polskim Związkiem Piłki Nożnej, czyli prezesem. Dlaczego on nie był powiadomiony pierwszy, że chce organizować prezes Polski Związek Piłki Nożnej mecz z Niemcami. Tak. I tu mnie to zastanawia, bo też w życiu przeszedłem dużo, przecież miałem 8 reprezentacji oczywiście, ale wszystkie sprawy dotyczące zespołu były przedstawiane dla mnie, prawda? Co ja myślę, jak chcę zrobić i tym podobne. I tutaj nagle ni stąd, ni zowo został on pominięty. Co jest dla mnie zaskoczeniem i boję się tego, bo to jest decyzja, które znając mój fach, mój zawód jako trenera, zastanawiam się nad tym, jaki to będzie oddźwięk na zawodników w stosunku do tego, że taki trener automatycznie może stracić
autorytet. Zgadza się. Trener może, dlaczego on nie decyduje o tym czy o tamtym? Mogą być różne oczywiście dyskusje na ten temat. No, nie było to dobrze zrobione. Później tam widziałem po tygodniu zaczęto, po paru dniach zaczęto odkręcać tą sprawę. Tak samo jak odkręcać, to zrobili z tymi premiami zawodników na Mistrzostwa Świata. To jest dziwna historia. Bardzo dziwna. To jest... Bardzo dziwna i nie dowiemy się prawdy, ale uważam, że jeżeli człowiek znaczący, oczywiście, który nie wiem w jakim dziale, który oczywiście tą sprawę rozpoczął, dlaczego się mówi o trenerze? No właśnie. Dlaczego nagle trener, nie wiem, no, trener nie jest od tego, żeby organizować spotkania z kimś, kto mówi o premiach, czy tam o innych rzeczach. Trener jest od tego, żeby po prostu pewne rzeczy dotyczące reprezentacji przekazuje bezpośrednio swojemu oczywiście władcy, tak, patronowi, czyli tego. Prezesowi, prezesowi. Nic nie rozumiem z tego i nie jest to dobra sprawa dla wszystkich, dla zawodników, dla trenera, dla w ogóle dla sportu, prawda, dyscypliny, bo ja mówię z mojego doświadczenia, że trener w momencie, jeżeli oczywiście nie ma decydującego głosu w tym, co robi, prawda, no to zawodnicy nie będą go słuchać. To prawda. A właśnie, panie trenerze, bo o tym jeszcze nie porozmawialiśmy, a to może być dla wielu widzów ciekawe. Jak trener ocenia w ogóle jakby całą kadencję, bo tak to już możemy powiedzieć, Czesława Michniewicza, jednak awans z grupy rzeczywiście trochę niesmak pozostał po tym, co się stało po Mistrzostwach Świata. Czy on teraz powinien próbować poszukać pracy właśnie za granicą, czy też odczekać chwilę, spróbować wrócić do pracy w Polsce? Jak trener to widzi w ogóle? Że tak powiem. No tak jak ja widzę, no wie pan, ja nie mogę być na miejscu Michniewicza, prawda? Wiem, no, wiem, wiem. No tak, no to wie pan, tam jest trudno się powiedzieć na ten temat, co on myśli. Wie pan, w zasadzie trenera to się szuka i się dzwoni do niego i się z nim rozmawia, czy chce przyjąć funkcję trenera w tym kraju, w tamtym kraju, albo w zespole tu. Czyli ja myślę, cały ten problem, jaki był z Michniewiczem, to uważam, był bardzo pozytywny w stosunku do wyników i do osiągnięcia tego, co nie zrobiliśmy przez 36 lat. Oczywiście, żeśmy nie zakwalifikowali zespołu na Mistrzostwa Świata do następnej rundy. Czyli cele osiągnięcia miał i rzadko się zdarza, że się nie daje szansy temu trenerowi, który cele osiągnął i tego. I teraz, jako z mojej wiedzy, doświadczenia i tego powiem, że duży wpływ na jego usunięcie miała ta cała zamieszanka z tymi premiami. To był punkt widzenia, trzeba znaleźć kozła ofiarnego, no i znaleźli kozła ofiarnego. Kto, jak to zrobił, no trudno mi powiedzieć. W każdym razie ocena moja jest taka, co ja myślę, prawda, moja opinia, czy się ktoś może zgodzić ze mną, czy nie, ale trenera, który osiąga cele, rzadko się zmienia. Więc dlaczego go zmieniono? No, pisze się, dlaczego go przyjęto. No przyjęto go, bo ludzie decydują, prawda? Ci, co są u władzy, oczywiście decydują. Jakie argumenty miał Kulesza go, żeby mianować selekcjonerem Michniewicza? To jest tylko jego wiedza, prawda? A jeżeli chodzi o wiedzę tą,
który ma w stosunku do tej premii, no to powinien pan Kulesza to jaśnie wyjaśnić. To prawda, wyjść normalnie, zrobić konferencję. A nie ktoś pisze, że jest wina Michniewicza, no ale trzeba się zapytać innych ludzi, którzy to rozpoczęli, prawda? Tak jest. Niestety tak w życiu jest i trener to jest oceniany oczywiście inaczej w stosunku do tego. Dlatego ja byłem zaskoczony, że po prostu zwolniono go z dalszej kontynuacji jako selekcjonera. To prawda, że bo tak naprawdę jakbyśmy się, panie trenerze, zastanowili, to on pracę nad stylem mógł zrobić dopiero teraz, tak naprawdę w tych oczywiście, eliminacjach, prawda? Oczywiście. To było coś zrobione, które którzy ludzie po prostu musieli zrobić, żeby dalszego ciągu nie było. Tak jest, po prostu został spalony na stosie. Piotrek Niedbała jeszcze pyta, nasz widz, a jeżeli jesteśmy przy Czesławie Michniewiczu, czy powinien zostać w ogóle selekcjonerem z bagażem korupcyjnym? Czyli odnosi się właśnie do tych wątków, jak to pan trener by skomentował? Ja powiem tak, że w tym okresie, jakim żyliśmy, prawda, jest tyle ludzi skorumpowanych w Polsce, a jedni się dają złapać, a inni się nie dają złapać. Taka jest moja opinia personalna. I na tym bym zakończył, bo nie będę się rozwoził, prawda? No niestety tak się stało, jak się stało i myślę, przecież korupcja była niesamowita w polskiej piłce nożnej. Wszechobecna, także, tak jest. Także co będziemy mówić, prawda? Ile ludzi jeszcze skorumpowanych, którzy się oczywiście chowają, prawda? Niestety. Na koniec już zupełnie coś pozytywnego. Czy po Fernando Santosie Jan Urban mógłby zostać naszym selekcjonerem? Bo tak wiele osób go, że tak powiem, widzi w tym, w tej... Widziano go, prawda? No już tak, w tej chwili. W tej chwili, bo nie będziemy, na przykład pan mi zadaje to pytanie, a na przykład mistrzem Europy zostanie Santosz z nami. Z drużyną polską. Pan, super by było. No tak, ale wie pan, nie możemy czegoś przewidzieć. Piłka nożna jest, co mecz to jest inny mecz, prawda? Wyniki są inne. Rozwój zawodników jest inny. Także ja to pytanie, no wie pan, pan mi zadał, ale no naprawdę na dzisiaj nie mogę panu odpowiedzieć. Jasne, jest za wcześnie. A to panie trenerze, jak zdrowie jeszcze zapytam. Wszystko okej? Okay? Pewien czas, żeby po prostu ocenić pewne sprawy, jak to dalej pójdzie z naszą reprezentacją i będziemy od tego sobie zadawali pytania, prawda? Dokładnie, jak najbardziej. Panie trenerze, ja jeszcze pytałem na koniec, bo wielu widzów się zastanawia, czy ze zdrowiem u pana trenera wszystko w porządku i kiedy trener się w Polsce pojawi? Gdzie trenera będzie można spotkać może? Bo się dużo osób zawsze dopytuje. Na pewno, no ja zresztą byłem teraz niedawno w Polsce, byłem na meczu właśnie, to co powiem, Wisły z Niemczą. Co tam jeszcze? No, będę teraz na gali Ekstraklasy będę. O, super. Ja będę tam jako legenda polskiej piłki nożnej, będę tam obecny i będę tam jakieś nagrody może wręczał, może jakaś dyskusja będzie. Trudno mi powiedzieć. Także w poniedziałek 29 będę obecny w Warszawie. No i super. I bardzo dziękuję panie trenerze, no bo zdecydowanie jest pan naszą legendą i cieszę się, że zawsze znajdzie pan czas dla kanału Cioną po oczach. Także myślę, że to nie ostatnia, a na pewno kolejna będzie rozmowa już niedługo. Proszę uprzejmie, nie ma problemu. Dziękuję bardzo panie trenerze. Do zobaczenia. Proszę. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Jak słyszycie, legenda polskiej piłki, Henryk Kasperczak, znakomity medalista, przecież mistrzostw świata, a także
człowiek, który powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski, umówmy się, ale po prostu przez błąd Grzegorza Laty, który zresztą też Grzegorz Lato mówił na kanale Cioną po oczach, że to był błąd, właśnie, że nie postawił na trenera Henryka Kasperszaka, będzie właśnie na gali Ekstraklasy. Słuchajcie, ja też myślę właśnie o tym, żeby się wybrać na tę galę Ekstraklasy, spróbujemy zrobić tam relacje, fajny materiał, także chyba jednak, skoro trener Kasperczak będzie, to warto się jednak akredytować i warto na tę galę Ekstraklasy się wybrać. Bardzo wszystkim dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach, bądźcie z nami. Dziękujemy tutaj VQRI za pomoc wszelką w organizacji tego live'a. Będą fajne shorty, będą fajne skróty z tego materiału, także możecie je oglądać. Bądźcie z nami, rozsyłajcie znajomym, tylko tutaj naprawdę najlepsze gwiazdy polskiej piłki, nie tylko piłki, sprzed lat i te obecne na kanale Cioną po oczach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Salut, widzę, że Zibi Boniek za chwilę będzie u Romka Kołtonia, a może już jest, także tam też zapraszam, pewnie coś ciekawego będzie można obejrzeć. Trzymajcie się, salut. Sponsorem kanału jest firma TTHO Stasiak. Partnerem kanału jest Totalizator Sportowy. Największy mecenas sportu i kultury od 65 lat w Polsce. Zapraszam do oglądania i do subskrypcji kanału Cioną po oczach. Warto, dużo ciekawych rzeczy.